dniu dzisiejszym zaczynają się ćwiczenia, manewry jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Pruchnik, jak również żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnych z Jarosławia. Ćwiczenia mają na celu współdziałanie straży pożarnej, jak i innych jednostek mundurowych. W dniu dzisiejszym zaplanowanych jest 2 epizody. Jest to epizod pożaru wielkopowierzchniowego, drugi epizod jest to wypadek samochodowy z wieloma osobami poszkodowanymi. Jarosław, zgłaszam pożar tartaku w Pruchniku przy ulicy Markiewicza. Jest to obiekt sporych rozmiarów. Zgromadzonych jest dużo drzewa i najprawdopodobniej wewnątrz budynku znajdują się pracownicy, jak zrozumiałeś. Trwa gaszenie tartaku. W pomieszczeniu budynku znajdowało się 8 osób pracowników, którzy zostali ewakuowani przez strażaków na zewnątrz. Część osób nie wymagała hospitalizacji, część jest badana przez służby medyczne. Na tą chwilę zastępy podają 4 prądy wody na obiekt. Punkt czerpania wody w celu zasilania pojazdów pożarniczych rzeka Mleczka przy stadionie w odległości około 200 metrów. Na tą chwilę widać, że tych ćwiczeń trzeba jak najwięcej, ponieważ koordynacja działań powinna być lepiej zorganizowana. Jestem na ulicy Korzenie w Pruchniku. Tutaj jak jedzie się na osiedle to mieszkaniowe, doszło do wypadku samochodowego. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Jest kilka osób poszkodowanych. Ja tu na tą chwilę zauważyłem, że niektórych stan jest poważny i bardzo proszę tutaj o zadysponowanie sił i środków. Tutaj stajesz, podchodzisz tutaj, otwierasz drzwi,
Ja sprawdzam. Nakieruj. Dobra. Nie kieruj. Asykuruj. Z tej strony, za plecami. Sekurymy. To sięga. No, źle. No co? Stabilizować głowę cały czas. Dobra, wiecie. Raz. No. Jeden podaje komendy, reszta pracuje. Raz, dwa, trzy. Ciało zabiorę. Dobra, ręce na ciało. Coś tam ma. Tam wszystko jest. Idźcie tam. W wniesieniu zabezpieczyć, żeby nie spadł. Tak jak go tu. A stabilizacja, żeby zdrowienie nie było. Mam pieczek proponowany, który u siebie na miejscu. Będziemy ich tutaj kierować. Potrzebujemy tego środkę. Panie Ekara. Jesteśmy na miejscu, mamy pieczek proponowany. Przemijcie gościa. Proszę. Andrzej, podaj deskę! Ja mam.
Gościa i wyniesie go. Przechodzimy tędy. Gdzie są rozpieraki? Dajcie z tej strony rozpierak, żebyśmy uważali. Deska stoi pod biodra. Put! Deska! Dobra, mam go. Środek już. Drugi epizod to wypadek z dwóch samochodów, jeden osobowy, drugi bus. Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia do tego wypadku dowódca po rozpoznaniu stwierdził, że uczestnicy jednego samochodu, który uczestniczył w wypadku, są uzbrojeni w broń długą. Dlatego ratownicy ze Straży Pożarnej i medyczni ratownicy zostali wycofani, ponieważ osoby poszkodowane odgrażały się tą bronią w stosunku do ratowników. Zarówno żołnierze, jak i policjanci obezwładnili, ale widocznie kilka osób, które uciekły z miejsca zdarzenia, posiadały broń i doszło do wymiany ognia. I na tą chwilę wszyscy ratownicy musieli odstąpić od działań ze względu na bezpieczeństwo. Po lokalizacji tych, którzy strzelali w kierunku tego wypadku, policja i żołnierze ich obezwładnili. Do działań przystąpiła zarówno Straż Pożarna, jak i ratownicy z pogotowia medycznego. Te ćwiczenia, które dzisiaj odbyły się, są potrzebne, ponieważ jest trudny dzisiaj czas
w Polsce i wszystkie służby powinny być ewentualnie przygotowane na taki rodzaj ćwiczeń. Będziemy starali się cyklicznie robić tego typu ćwiczenia, aby ratownicy zarówno ze Straży Pożarnej, medyczni, jak i inne służby wyćwiczyły wszystkie takie epizody, które mogą spotkać się na co dzień.